Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Piotr Dmitrowicz, zgodnie z zapowiedzią, zgodnie z obietnicą, zgodnie z zaproszeniem. Mam nadzieję, że Państwo są tam po drugiej stronie, gdzieś daleko na łączach internetowych. Witam w Muzeum Mente 514, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Dzień dobry, kłaniam się raz jeszcze. Ze mną pani redaktor Magdalena Juszczyk, która realizuje ten program, który Państwo będą mogli teraz obejrzeć, a później będzie on dostępny w internecie. I ze mną też Julian Adamczyk, szef działu edukacji, który będzie mnie wspomagał w dzisiejszym spacerze, podróży. No, chcemy Państwu pokazać nasze muzeum. Oczywiście nie odkryjemy wszystkich kart i nie pokażemy wszystkiego, bo nieustannie zapraszamy do muzeum. Czas jest trudny. Obecnie muzeum jest zamknięte, ale liczymy na to, że już w kolejnych dniach, być może w grudniu, muzeum zostanie otwarte. Jakby nie było, zapraszamy i czekamy. Można nas śledzić na Facebooku, można nas śledzić na Twitterze oraz na naszej stronie mt514.pl. Ja znajduję się teraz we foyer muzeum. Widzą Państwo u góry piękny widok. Jesteśmy w pierścieniu świątyni Opatrzności Bożej. Jakieś 28 metrów nad ziemią, żeby się tutaj dostać, trzeba wjechać windą. I to jest też takie trochę może nieziemskie uczucie, bo wjeżdżamy gdzieś nad chmury, wjeżdżamy gdzieś w jakąś historię, którą za chwilę, mam nadzieję, Państwu opowiemy. Świątynia Opatrzności Bożej to miejsce specjalne i historia tego miejsca jest niezwykła, o czym też warto pamiętać. Jako wotum świątynia miała powstać po uchwaleniu Konstytucji 3 maja. Tak z różnych względów się nie stało, bo wybuchła wojna z Rosją i piękny projekt, który powstał, projekt Kubickiego, nie miał szansy na realizację. Później czasy rozbiorowe, w okresie dwudziestolecia międzywojennego próbowano po raz kolejny taki projekt wykonać. Niestety II wojna światowa, a później komunizm. Także historia budowy Świątyni Opatrzności Bożej to też przykład takich pogmatwanych i dramatycznych losów naszej historii. A ja, Szanowni Państwo, znajduję się teraz w takim przedsionku muzealnym. Chciałbym Państwu pokazać mapę, bo to jest bardzo specyficzna mapa. Mapa, która jest jednocześnie zegarem, czas ucieka, wieczność czeka. To, co Państwo widzą, to jest plan muzeum. To jest ten pierścień 2000 metrów kwadratowych, na których opowiadamy historię naszych bohaterów. Te migawki, które Państwo widzą, są pewną zapowiedzią tego, co czeka nas w kolejnych salach i za chwilę do pierwszej z nich wejdziemy. Powiem tylko, że każde z pomieszczeń muzealnych to swego rodzaju studio dźwiękowe, to miejsce, w którym, Szanowni Państwo, rozbrzmiewa normalnie muzyka. Państwo tej muzyki nie usłyszą. To jest przepiękna muzyka specjalnie skomponowana przez Michała Lorenza. To są ogromne projekcje. My będziemy widzieli tylko fragmenty filmów bez dźwięku, ale zapewniam Państwa, że na żywo ma to swój urok. I wchodzimy do pierwszej sali. Ta sala to podróż. Tak zatytułowaliśmy tą opowieść i chcieliśmy przenieść widza w specyficzny, jeden z najważniejszych dni dla naszej historii. 2 czerwca roku 1979, Plac Zwycięstwa. Plac, na którym odbyła się ta słynna msza i padły te jakże ważne słowa dotyczące oblicza tej ziemi i historii Polski. Tutaj widzą Państwo na zdjęciu, to zdjęcie wręcz ikoniczne. Nasi bohaterowie, prymas Stefan Wyszyński, Jan Paweł II, tron, na którym siedział Jan Paweł II, tron zresztą tron prymasowski z Placu Zwycięstwa i obraz Matki Bożej Częstochowskiej. To wszystko jak w soczewce skupia
to, co najważniejsze, a tutaj jeden z piękniejszych eksponatów w naszym muzeum, właśnie oryginalny ten tron i mitra papieska. W tej sali, szanowni państwo, opowiadamy nie tylko o 2 czerwca 79 roku. To jest ten moment, kiedy padają te ważne słowa, kiedy Jan Paweł II dokonuje swego rodzaju opowieści o historii Polski, kiedy mówi o wspólnocie, o tym, co nas budowało, co nas łączyło, ale my tą naszą projekcję, szanowni państwo, w tym miejscu kończymy przypomnieniem czegoś niezwykle ważnego, a mianowicie tego, że gdyby nie ta pielgrzymka, to nie powstałaby Solidarność. O właśnie, już próbuję przełączyć. Tak, widzą państwo ten wielki napis, mam nadzieję, Solidarność i jakże charakterystyczne zdjęcie Jana Pawła II wiszące w roku 80, w sierpniu roku 80 na bramie stoczni wtedy imienia Włodzimierza Ilicza Lenina, stoczni gdańskiej. I to jest ta zapowiedź. Z tego momentu, z tej podróży ruszamy dalej, ruszamy kolejnym przejściem do sali zatytułowanej Dom. Nie jest to nazwa przypadkowa. O, proszę bardzo, proszę, teraz przybliżam państwu tą nazwę Dom, bo rozpoczynamy opowieść o naszych bohaterach. Jest rok 1901. W Zuzeli, niewielkiej wsi na pograniczu Mazowsza i Podlasia, rodzi się Stefan Wyszyński. Staniemy podpis w języku rosyjskim. Cała sala jest tak skonstruowana, szanowni państwo. Dlaczego? Otóż dlatego, że musimy pamiętać, że prymas Wyszyński rodzi się w czasie, kiedy nie ma wolnej Polski. Nie ma od ponad 100 lat i on wychowuje się oczywiście w domu polskim, ale szkoła jest rosyjska. Takim charakterystycznym przykładem tego jest akt chrztu prymasa Wyszyńskiego. Proszę spojrzeć, akt jest w całości spisany w cyrylicy, ale jest jeden podpis ojca prymasa Wyszyńskiego, organisty, który miał odwagę i podpisał się w języku polskim. Ale taka to jest, szanowni państwo, rzeczywistość. To jest to patriotyczne wychowanie prymasa Wyszyńskiego, gdzie z ojcem w nocy jeżdżą reperować groby powstańców styczniowych. To są te piękne rozlewiska Bugu. Prymas wspominał, że jako dziecko, kiedy wstawał i podbiegał do okna, to widział właśnie te rozlewiska Bugu. I to jest ten klimat, to jest ten świat, w którym żyje, w którym rodzi się prymas Wyszyński. I prymas Wyszyński przez całe życie miał bardzo taki nabożny, rzekłbym, stosunek do świata przyrody, do tego, co nas otacza. Nie tak dawno Grzegorz Polak, znakomity znawca nie tylko pontyfikatu Jana Pawła II, ale również życia prymasa Wyszyńskiego, wicedyrektor naszego muzeum, napisał książkę, którą z czystym sercem mogę państwu polecić, Najbardziej lubił nasturcję. To jest opowieść właśnie o prymasie Wyszyńskim. Dalej, widzimy też Warszawę, szanowni państwo, Warszawę w czasach młodości prymasa Wyszyńskiego. Przed chwilą byliśmy na Placu Zwycięstwa w czerwcu 79 roku. Tam się odbywała ta msza święta, która zmieniła, odważę się tak powiedzieć, losy nie tylko Polski, ale całej Europy. A tutaj widzimy ten Plac Zwycięstwa z początku XX wieku, z ogromną cerkwią Aleksandra Newskiego, cerkwią, która została tam postawiona jako taki stempel, żeby z Warszawy uczynić prowincjonalne rosyjskie miasteczko w prywislańskim kraju. O tym wszystkim tutaj opowiadamy, dlatego że jesteśmy przekonani, że bez tego nie da się zrozumieć życia Stefana Wyszyńskiego. Nie da się zrozumieć jego późniejszej też późniejszej działalności. I idziemy, szanowni państwo, dalej, przechodzimy. Zwrócę też państwu uwagę na coś, co jest bardzo charakterystyczne dla naszego muzeum. Otóż my staramy się opowiadać tą historię słowami naszych bohaterów, więc wszelkie słowa zawarte na wystawie to są
głównie słowa naszych bohaterów. Tak jak tutaj prymas Wyszyński mówi o tym, gdzie się urodził i z jakiej rodziny pochodził. Tutaj widzimy drzewo genealogiczne rodu Wyszyńskich, a także mapę Polski czy mapę Królestwa Polskiego, na to nałożone kontury PRL-u, tak żebyśmy wiedzieli, w jakich miejscach też dorastał prymas Wyszyński. I ta sala, czy te trzy pomieszczenia nazywamy domem, ale tutaj jesteśmy niejako w Rosji. Za chwilę wejdziemy do Polski, a dalej mamy II wojnę światową. Gdybyśmy chcieli spojrzeć z góry na to, o czym Państwu opowiadam, to zobaczylibyśmy Polskę wciśniętą pomiędzy Rosję a Niemcy i to jest ten symbol też tej naszej dramatycznej historii. Przechodzimy teraz dalej. Znajdujemy się w wolnej Polsce. Proszę bardzo, te dwa kolory, biel i czerwień, oczywiście tak bliskie nam wszystkim, ale to jest też kolor czerwony, kolor kardynalski i kolor biały. Kolor i prawą stroną widzimy życie i opowieść o nim Stefana Wyszyńskiego. Rok 18, jakże ważny, odzyskanie przez Polskę niepodległości. Dalej moment, w którym rok 1924, w którym prymas Wyszyński zostaje księdzem i coś, co robi niezwykle wielkie wrażenie. Time Tedeum, taki spis, można by powiedzieć, zasad, które przyświecały przez całe życie prymasowi, które spisał właśnie w roku 1924. Tutaj mamy to w wersji oryginalnej. Dalej idziemy, widzimy podróże prymasa Wyszyńskiego, bo pamiętajmy, że prymas Wyszyński w latach 30. czy na przełomie lat 20. i 30. podróżował, znał, się dzieje i później wielokrotnie pisał. Po drugiej stronie, Szanowni Państwo, mamy opowieść o młodym Karolu Wojtyle. Tutaj myślę, że warto, żeby Państwo zobaczyli i zerknęli na rzeczy bardzo, bardzo poruszające, a mianowicie są to rzeczy związane z dzieciństwem prymasa, przepraszam, Jana Pawła II oczywiście. Tutaj kołatka ministrancka, drewniana kołatka, szkaplerz, nie oryginalny, a sam zrokaplerz na piersiach młodego, 18-letniego Karola Wojtyły. To jest bardzo piękne zdjęcie, jego świadectwa, jego wspomnienia maturalne i oczywiście wspomnienia z dzieciństwa. Ale to nie wszystko, co w tej sali mamy, bo uznaliśmy, że bardzo ważne jest tło historyczne i dlatego pokazujemy też to, co dzieje się niejako za plecami naszych bohaterów, bo wolna Polska w roku 18 odzyskuje niepodległość, ale w roku 1917 pojawia się to zagrożenie, to, o którym właśnie tak pisał prymas Stefan Wyszyński. Komunizm odrzucił Boga nie w imię człowieka, ale w imię społecznego kolektywu jako nowego bóstwa. I opowiadamy w tym miejscu, Szanowni Państwo, o tym, czym był komunizm wobec religii. Opowiadamy dramatyczną historię biskupa Cieplaka, ale też księdza Butkiewicza zamordowanego na Łubiance w roku 1923 przez bolszewików. Opowiadamy o operacji polskiej i wymordowaniu 200 tysięcy Polaków, często za to tylko właśnie, że byli katolikami. Wychodząc z II Rzeczpospolitej, patrząc na ten ponury komunizm, wychodzimy oglądając takie drewniane słupy. Tutaj znajdą Państwo inspirację. Wychodzimy z wolnej Polski i nie ma już tej Polski, tak? Mamy granicę niemiecko-sowiecką. Mamy te drewniane słupy i te dramatyczne napisy. SSSR i III Rzesza. I wchodzimy w tą dramatyczną historię II wojny światowej, ale
zanim o niej Państwu opowiem, to chciałbym na moment jeszcze wrócić do stali zdjęcia Karola Wojtyły, wykonane, Szanowni Państwo, tym aparatem. Tym aparatem, który ma ponad całe wnętrze zakładu fotograficznego Bielsa, krakowskiego zakładu, w którym to zdjęcie zostało wykonane, ale w którym też wykonane zostało to przepiękne tablo. Przyjaciele Jana Pawła II, przyjaciele Karola Wojtyły, foto Bielec, Karmelicka 50. I również tutaj widzimy zdjęcie Jana Pawła II. To jest opowieść o tej pięknej II Rzeczpospolitej. Jest wiosna roku 1939. Za chwil parę przychodzi ten dramatyczny moment, w którym wybucha II wojna światowa. Jeszcze Karol Wojtyła w 1938 roku gra w teatrze, poświęca się tej pasji, której tak naprawdę chce oddać później całe swoje życie, ale wreszcie przychodzi rok 1939. I tutaj z jednej strony pokazujemy ten dramat tego, co się dzieje 17 i 1 września. Żaden naród nie może rozwijać się kosztem drugiego. To hasło, te słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz, stają się symbolem tych dramatycznych wydarzeń związanych z II wojną światową. Rok 1939. Dlaczego nie ja? To są takie słowa, które towarzyszyły Janowi Pawłowi II, towarzyszyły Karolowi Wojtyle przez cały okres wojny. I tutaj opowiadamy o nim jako o robotniku, jako tym, który pracuje ciężko fizycznie, który przeżywa w sposób niesamowity to, co się dzieje, bo ten piękny Kraków, to miejsce, w którym on się uczy, w którym studiuje, zamienia się w siedzibę Generalnego Gubernatorstwa, a nad Wawelem powiewają swastyki. Wawel staje się siedzibą Hansa Franka, niemieckiego namiestnika w Generalnym Gubernatorstwie. I z jednej strony opowiadamy tą dramatyczną historię młodego Karola Wojtyły, no i po drugiej stronie mamy opowieść o prymasie Wyszyńskim, ale też szerzej o kościele, o duchownych w tym czasie. Nieprzypadkowo wybraliśmy takie piękne, niesamowite zdjęcie, proszę zwrócić uwagę. To są klerycy z poznańskiego seminarium, młodzi chłopcy, którzy w większości zostali zamordowani w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau. I to jest ten dramat Kościoła katolickiego, to jest też ten dramat prymasa Wyszyńskiego, biskup Kozal, który zostaje przez Niemców zamordowany, a który każe młodemu Wyszyńskiemu uciekać z Włocławka, bo inaczej spotkałby go właśnie taki dramatyczny los. Przechodzimy teraz do kolejnej sali. Zanim do niej przejdziemy, to jeszcze za moimi plecami taka rzecz bardzo ważna, symboliczna. Chcieliśmy przypomnieć tych wszystkich księży, kapelanów, którzy w trakcie II wojny światowej służyli w Armii Polskiej, ale nie tylko, nieśli tą ostatnią posługę, nieśli to, co najważniejsze w ostatnich chwilach życia dla każdego wierzącego człowieka. I teraz przechodzimy dalej, przechodzimy do sali, która nazywa się Będziesz miłował. To sala bardzo specyficzna, jak Państwo zobaczą, i w swoim wymiarze jest dziełem artystycznym, jest dziełem Jerzego Kaliny. To jest las, jak Państwo widzą, ale las specyficzny. Las, w którym te drzewa się poruszają, w którym te drzewa mają odcięte korzenie. Dlaczego tak? Widzą Państwo tam fundamenty kolumn. Tak, to symbol tego, co komunizm próbował zrobić, co nazizm, co te dwa potworne totalitaryzmy próbowały zrobić z Polakami, z Polską. Odciąć nas od tych korzeni, od prawa rzymskiego, od filozofii greckiej, od kultury, od całej tej spuścizny judeochrześcijańskiej. Te słowa będziesz miłował i jednocześnie tytuł tej strefy nawiązują
do historii, która też jest niejako jednym z najważniejszych elementów życia prymasa Wyszyńskiego. Prymas Wyszyński w czasie wojny zostaje kapelanem Armii Krajowej, a w 1944 roku w Laskach pod Warszawą służy jako kapelan w Powstaniu Warszawskim. Niesie nie tylko taką pomoc duchową powstańcom, ale też pomaga w szpitalu polowym. Chciałbym Państwu pokazać taką wystawę niestałą, którą mamy tutaj na chwilę w związku z właśnie prymasem jako powstańcem warszawskim. Pudełko po butach przerobione na taką apteczkę używaną właśnie przez Stefana Wyszyńskiego w trakcie powstania. Order Virtuti Militari przekazany już pośmiertnie prymasowi Wyszyńskiemu przez żołnierzy batalionu Parasol jako symbol hołdu i uhonorowania prymasa i nadpalony egzemplarz dzieł wybranych Juliusza Słowackiego, nadpalony w Powstaniu Warszawskim z kulą w środku, należący wcześniej do Jana Pawła II. Jakżeż to symboliczne, Szanowni Państwo. A historia Będziesz miłował wygląda w ten sposób, że jest już koniec powstania. Prymas jest cały czas w Laskach, powstanie dogasa. Niemcy niszczą dom po domu, palą Warszawę i dla spacerującego pod w tych podwarszawskich Laskach prymasa Wyszyńskiego pod jego nogi spada niewielka kartka. Spada kartka z napisem Będziesz miłował. I jak prymas się do tego odnosi? Pozwolą Państwo, że zacytuję fragment z jego wspomnień. Już pod koniec powstania, idąc przez las, zobaczyłem stertę spopielonych kart przyniesionych przez wiatr. Na jednej z nich został niedopalony środek, a na nim słowa Będziesz miłował. Nic droższego nie mogła nam przynieść ginąca stolica. To najświętszy apel walczącej Warszawy do nas i do całego świata. Apel i testament, tak mówił prymas Wyszyński. I ta jego droga, którą tutaj Państwo widzą, droga trudna, ale nie tylko jego, ale tysięcy Polaków, dlatego też pozwoliliśmy sobie zamieścić ten fragment z przesłania pana Cogito Zbigniewa Herberta, który jest jakże symboliczny dla losów całego pokolenia tych Polaków, którzy przeżyli świadomie II wojnę światową. I dalej opowiadamy o momencie, kiedy następuje wybór prymasa w roku 1948-1949. No i te najdramatyczniejsze czasy, Szanowni Państwo, czasy stalinizmu, czasy, kiedy komuniści próbują rozbić Kościół, a prymas Wyszyński robi wszystko, żeby Polaków przez to czerwone morze komunizmu przeprowadzić, żeby doprowadzić do sytuacji, w której Kościół będzie cały czas niezależny. I mimo prób, mówiąc kolokwialnie, dogadywania się z Kościołem, w końcu następuje ten moment, w którym prymas i cały episkopat de facto, ale to prymas był inicjatorem tego, mówi: rzeczy bożych na ołtarzach Cezara nam składać nie wolno. Non possumus. I to non possumus oczywiście ma swoją cenę, a tą ceną jest uwięzienie prymasa. Trzyletnie uwięzienie w Komańczy, na końcu samym już wcześniej w Prudniku, w Rydwaldzie, i w Stoczku. I tam przez 3 lata prymas żyje w odosobnieniu, otoczony tak naprawdę szpiclami, otoczony ubekami, ale też mamy to piękne świadectwo tego, że się nie poddaje, ale też świętości tak naprawdę prymasa i jego wielkości. Nie zmuszą mnie niczym do tego, bym ich nienawidził, zapisuje prymas 24 grudnia 1954 roku w swoich zapiskach więziennych. I ta strefa jest de facto opowieścią o niezłomności prymasa Wyszyńskiego, o tym, co robił w trakcie Powstania Warszawskiego i kolejnych
najtrudniejszych być może latach, łącznie z tymi latami 1953-56, kiedy to był przez komunistów więziony. I ruszamy dalej, szanowni państwo, 56 rok, a dalej mamy ten ważny moment w dziejach Polski, czyli tysiąclecie z jednej strony chrztu, to co Kościół i wierzący będą celebrowali, a z drugiej obchody państwowe i to zderzenie. Tą salę nazwaliśmy dialog. Dialog ze znakiem zapytania to trochę prowokacyjne z naszej strony. Wchodzimy do sali, w której przede wszystkim mamy fotel prymasowski i kurdyban, który zazwyczaj był rozwieszany za plecami prymasa podczas ważnych uroczystości kościelnych. A z drugiej strony, nie usłyszą tego państwo, bo tak jak mówiłem, wyłączyliśmy dźwięk na czas naszego spotkania. Mamy z jednej strony to, co mówił do Polaków prymas Wyszyński, na przykład o tym, że kto nienawidzi, już przegrał, a z drugiej strony słyszymy chociażby Władysława Gomułkę, którego teraz przez moment widzimy na ekranach, który mówi całkiem innym językiem. Tak, nie ma tego dialogu, to są dwa różne światy, ale też ten pusty fotel i ten kurdyban to jest symbol tego, kim dla Polaków był w czasach komunizmu prymas Wyszyński. To był ten Interrex. To przypomnę, że Interrex zwyczajowo w czasach bez królewia, po śmierci króla elekcyjnego, a przed wyborem kolejnego, to prymas Polski stawał się tym Interrexem. Dla Polaków, dla milionów Polaków przez cały okres komunizmów to właśnie prymas Wyszyński był tym Interrexem, tym, który zastępował władzę, której nie mieliśmy. I ruszamy dalej, szanowni państwo, w naszej podróży. Kolejna sala przed nami. Sala, którą nazwaliśmy Mamą. Ta nazwa odnosi się do kilku elementów. Przede wszystkim jest to opowieść oczywiście o Częstochowie, o Matce Bożej Częstochowskiej, ale Częstochowy ważnej dla nas wszystkich. Tutaj widzą państwo taką projekcję, która pokazuje Polaków idących na Jasną Górę od najdawniejszych wieków. Przez kilka wieków, faktycznie od początku powstania klasztoru na Jasnej Górze, a jest to, jeśli dobrze pamiętam, rok 1382, Polacy pielgrzymują do tego miejsca, pielgrzymują do tej swojej matki ukochanej, której tutaj w postaci kopii obrazu pędzla Doroty Zemły możemy zobaczyć. Zależało nam na tym, żeby każdy z widzów mógł podejść i zobaczyć, jak wygląda obraz Matki Bożej Częstochowskiej z bliska. Te wszystkie rysy, te wszystkie zadrapania, ta odpadająca farba, to jest cała historia Jasnej Góry, ale to jest też historia Karola Wojtyły, a później Jana Pawła i prymasa Wyszyńskiego na Jasnej Górze. Oni pielgrzymowali do tego miejsca wielokrotnie. Tutaj taka ciekawostka. Chciałbym państwu pokazać, proszę zerknąć uważnie i tutaj właśnie znaleźć, już myślę, że państwo widzą, ten mały, pucułowaty chłopczyk to 12-letni Karol Wojtyła na Jasnej Górze. To było to miejsce, do którego już przed wojną ze swoim ojcem pielgrzymował tam w czasie wojny, mimo tego, że groziła za to kara śmierci, a prymas Wyszyński już jako właśnie zwierzchnik naszego kościoła kilkanaście dni w roku łącznie spędzał na Jasnej Górze. Więc tutaj opowiadamy o Częstochowie w tym wymiarze też duchowym, opowiadamy o naszych bohaterach w Częstochowie, o tych najważniejszych chwilach, o tym, jak obchodzone było milenium, rok 1966, tak niezwykle ważny dla wszystkich Polaków i to
jak wielką zasługę miał w tym prymas Wyszyński. Przy okazji pokazujemy też, jak niektóre elementy z życia prymasa Wyszyńskiego są ważne i dzisiaj dla nas współcześnie. Proszę spojrzeć na to, co tutaj zapisano. ABC społecznej krucjaty miłości. To jest taki kodeks stworzony właśnie w 67 roku przez prymasa Wyszyńskiego, który proponuje Polakom taki zbiór zasad, który ma im pomóc też przetrwać ten trudny czas komunizmu. I myślę, że kiedy dzisiaj czytamy te słowa, to one nic nie straciły na aktualności, a wręcz przeciwnie, w czasach tego wszechogarniającego hejtu, jakiegoś takiego języka, który wymyka się nam spod kontroli. Takie słowa chociażby jak szanuj każdego człowieka, bądź wrażliwy na drugiego człowieka, mów zawsze życzliwie o drugich, nie mów źle o bliźnich, napraw krzywdę wyrządzoną słowem, nie czyń rozdźwięku między ludźmi. To są rzeczy uniwersalne, to są rzeczy, które dzisiaj możemy też właśnie młodym ludziom przekazywać, rozmawiać z nimi na ten temat, dyskutować chociażby na zajęciach w szkole, czy to będzie godzina wychowawcza, czy to będzie lekcja historii, czy to będzie każda inna lekcja. Idźmy, szanowni państwo, dalej, ruszamy do kolejnej sali muzealnej. Ta sala nazywa się Zło dobrem zwycięża i tą nazwę zaczerpniętą oczywiście z Pisma Świętego, ale też odwołującą się do księdza Jerzego i do tego, jak on formułował swoje zadania duszpasterskie. A w tej sali, która składa się znowu z kilku elementów, chcieliśmy opowiedzieć o trudnych czasach PRL-u, o latach 50., 60. i 70. Dlatego po lewej stronie ekspozycji towarzyszą nam przejmujące obrazy, głównie z lat 80. właśnie Mariana Czapli, nawiązujące do umęczenia tych robotników w tych tragicznych warunkach, w jakich żyli, w jakich pracowali. To jest ta PRL-owska rzeczywistość, ale ta PRL-owska rzeczywistość, drodzy państwo, to są też bunty i protesty robotnicze, studenckie. To są te polskie dramatyczne miesiące, jakie przeżywali Polacy, począwszy od roku 56. I w takim niewygodnym, zimnym, metalowym labiryntem, bardzo słabo oświetlonym, pełnym meandrów, ruszamy śladem naszych bohaterów. Tutaj na chwilę jeszcze się zatrzymajmy. Matka Boża Częstochowska, Piotra Młodożeńca z roku 1982. I cóż widzimy? Widzimy właśnie opowieść o tych dramatycznych miesiącach. Rok 56, Poznań, ponad 70 ofiar na ulicach Poznania. Rok 68, pałowanie studentów i to jakże odważne zachowanie prymasa Wyszyńskiego, który broni studentów, który mówi o tym, że ta gumowa pałka nie może być jakimś argumentem w rozmowie, w dyskusji z młodymi ludźmi, ze studentami. Idziemy dalej i patrzymy na kolejne polskie miesiące, na rok 70 i dramatyczne wydarzenia na Wybrzeżu, w Gdańsku, w Gdyni, w Szczecinie czy w Słupsku. Tutaj jedno z bardziej znanych zdjęć, bardzo dramatyczne zdjęcie. Zbyszek Godlewski, upamiętniony jako Janek Wiśniewski, młody 19-letni niespełna chłopak, zamordowany właśnie w Gdyni przez komunistów. Rok 76 i to są te dramatyczne wydarzenia w Ursusie, w Radomiu, między innymi zdjęcie księdza Kotlarza, ofiary Służby Bezpieczeństwa i milicyjne tarcze
I znowu te słowa prymasa Wyszyńskiego. Pałka gumowa nigdy nie jest argumentem dla wolnego społeczeństwa. Budzi najgorsze skojarzenia i mobilizuje opinię przeciwko ustalonemu porządkowi. I tym korytarzem PRL-owskim idziemy dalej. To nie tylko polskie miesiące, ale to również dzień powszedni, to również wcielanie kleryków do wojska, ten jeden z elementów walki z Kościołem katolickim. To ta szara, codzienna rzeczywistość i ta walka o kościoły. I prymas Wyszyński i Jan Paweł II przez wiele lat walczyli o to, żeby budownictwo kościelne mogło się odpowiednio rozwijać. I idąc dalej, dochodzimy do niezwykle ważnego momentu w tej naszej opowieści o naszych bohaterach. Rok 67, Karol Wojtyła zostaje kardynałem. Ciągniemy wóz ojczystego kościoła z połem, czyli razem, tak wtedy powiedział prymas Wyszyński. Bardzo ważny moment, mimo prób wpływania służby bezpieczeństwa i skłócania naszych bohaterów, to się nigdy nie udało. Ta ogromna lojalność jednego wobec drugiego, to były rzeczy bardzo ważne. Tutaj widzimy jeszcze opowieść o sakrosągach i niezwykle ważny fragment, szczególnie dla państwa, myślę, to jest opowieść o prymasie Wyszyńskim i jego działaniach wobec kościoła na wschodzie. Przecież on był nieformalnym przywódcą tego kościoła. Może przywódcą to za dużo powiedziane, ale człowiekiem, który kierował i wspomagał ten milczący kościół na wschodzie. I z tego PRL-owskiego, siermiężnego komunizmu przechodzimy w trochę inny świat, trochę jakby za żelazną kurtynę. Przechodzimy, szanowni państwo, w świat drugiego Soboru Watykańskiego, ale też w świat wolny, w świat całkowicie pozbawiony tych okowów, o których państwu mówiłem. Tutaj piękny pastorał prymasa Wyszyńskiego, a w tle zdjęcie z czasów rozpoczęcia Soboru II Watykańskiego i opowieść o samym soborze i o naszych bohaterach na tym soborze, o prymasie Wyszyńskim, o Janie Pawle II, czy właściwie Karolu Wojtyle oczywiście. No i to, co najważniejsze, te najważniejsze postanowienia Soboru, o tym wszystkim również tutaj chcemy państwu opowiedzieć. Sobór Watykański, jak wiemy, był swego rodzaju przepustką być może do papiestwa dla Jana Pawła II, bo przecież Jan Paweł II, Karol Wojtyła zaistniał na tym soborze jako postać niezwykle, niezwykle ważna. I idziemy dalej, szanowni państwo, do kolejnej dużej sali. Ta sala nazywa się Pokój Łez i za chwilę wszystko okaże się jasne, dlaczego tak, a nie inaczej pozwoliliśmy sobie tą salę nazwać. Ogromna sala, w której chcieliśmy widza przede wszystkim przenieść w ten świat śródziemnomorski, w ten świat wyboru Jana Pawła II. Widzimy przepiękne zdjęcia kaplicy Sykstyńskiej, tego miejsca, w którym dokonuje się wybór nowego papieża. Rok 1978, tak, proszę państwa, rok trzech papieży i o tym warto pamiętać, że tak ta historia się potoczyła, ten krótki pontyfikat Jana Pawła I, no ale dla nas najważniejsze było to, co zdarzyło się 16 października. Długo myśleliśmy o tym, jak pokazać widzowi, jak go przenieść w ten czas. Pokój Łez. Być może państwo wiedzą, że to jest taki pokój,
umieszczony tuż obok kaplicy Sykstyńskiej, do którego wchodzi nowo wybrany papież. Nazwa nawiązuje do emocji, do tego wszystkiego, co się dzieje w momencie wyboru. Papież, nowo wybrany papież wchodzi do pokoju łez po to, żeby tam się przebrać. Czyli wchodzi w tym wypadku Karol Wojtyła, a wychodzi Jan Paweł II, ponieważ nikt nie wie, jak będzie, kim będzie nowy papież, dlatego tam czekają na niego buty w różnym rozmiarze, sutanna, koszule. Widzimy, czy możemy sobie wyobrazić ten dramatyczny moment, kiedy on odkłada biret i nakłada piuskę. Temu wszystkiemu towarzyszą emocje, towarzyszą łzy i w ten sposób próbowaliśmy przenieść widza właśnie w ten być może najważniejszy dla historii Polski, czy jeden z najważniejszych momentów. Tutaj widzimy walizkę. To jest taka podwójna, można by rzec, szanowni państwo, opowieść. Z jednej strony mamy Jana Pawła II, mamy Karola Wojtyłę, człowieka niezwykle skromnego, który wyjeżdżając do Rzymu na konklawę zabrał ze sobą tą jedną walizkę, kilka książek. Kiedy już został wybrany na papieża, do Krakowa przybył ogromny tir, żeby zabrać rzeczy biskupa krakowskiego. No i wrócił właściwie pusty, bo cóż się okazało, szanowni państwo. Karol Wojtyła był człowiekiem skromnym, to trochę książek i nic więcej. On nie przywiązywał zbytniej uwagi do tych rzeczy materialnych. Ale ta walizka to też symbol i taka propozycja do dyskusji. Co zabrał Karol Wojtyła do Rzymu? Ano zabrał, szanowni państwo, pewnie to wszystko, co do tej pory widzieliśmy w muzeum, albo jeszcze więcej, cały ten wielki bagaż doświadczeń. To wychowanie w II Rzeczpospolitej, którego ukształtowało w sposób niebywały, tak, z tym nakierowaniem na polską literaturę, na polską historię, na polską sztukę, ale zabrał też to dramatyczne doświadczenie II wojny światowej i tego, że wielokrotnie ocierał się o śmierć i zabrał też to doświadczenie komunizmu, tych lat powojennych, jakże dramatycznych, gdzie najpierw zostaje księdzem, później wyjeżdża na naukę do Rzymu i na podróż do Europy, wraca do tej Polski i mierzy się co dnia z tym komunizmem jako ksiądz, jako biskup, jako kardynał. Ruszamy dalej w tej naszej opowieści takiej już bardzo merytorycznej. Tutaj myślę, że ciekawa rzecz, szczególnie dla młodych ludzi. Proszę zwrócić uwagę, szanowni państwo, Trybuna Ludu i Trybuna Robotnicza z informacją o wyborze papieża. No, mamy różne informacje. Rolnicy zbierają długi plon, eksport, import, przyjaźń polsko-radziecka. No i gdzieś tam z boku mamy informację, Karol Wojtyła nowym papieżem i w Trybunie Robotniczej podobnie, gdzieś z boku taka niewielka informacja. Trudno to sobie wyobrazić, że tak to wyglądało, ale właśnie w realnym komunizmie próbowano robić wszystko, żeby takie informacje deprecjonować. Oczywiście komuniści nie byli w stanie ukryć takiej informacji, ale próbowali robić wszystko, żeby nie nadawać jej jakiegoś charakteru bardzo ważnego. Po tej, tutaj mamy kolejną wielką projekcję opowiadającą o właśnie tym, co się dzieje w październiku 1978 roku, a więc najpierw mamy wybór, później mamy te słynne słowa Jana Pawła II i wreszcie homagium, czyli ten hołd kardynałów z być może najpiękniejszym ujęciem w całej historii pokazującej te wzajemne relacje pomiędzy Janem Pawłem II a prymasem Wyszyńskim, kiedy w trakcie homagium Jan Paweł II podnosi z kolan prymasa Wyszyńskiego i przyciska do piersi. Widać ogromne emocje i ogromny szacunek w
tych gestach. I idziemy dalej, szanowni państwo, w naszej podróży muzealnej. Wchodzimy do strefy, która nazywa się Pontifex Budowniczy Mostów. Dlaczego? Za chwilę się państwo przekonają. Wchodzimy i przede wszystkim widzimy ogromną, wielką łódź jako symbol tego pontyfikatu, ale nie tylko. Zaraz do tej łodzi wejdziemy, ale zanim to jeszcze zerkniemy przez chwilę na przepiękny obraz z jeszcze bardziej dramatyczną historią. To jest obraz, który w latach 50. od Meksykanów otrzymał prymas Wyszyński, Matka Boska z Guadalupe. Tutaj widzą Państwo mapę pielgrzymek Jana Pawła II. Można zerknąć na te wszystkie miejsca, które on odwiedzał. Ja tylko pokrótce przypomnę, że to są 104 pielgrzymki, że to jest ponad 130 krajów, z czego do 40 krajów więcej niż jeden raz udawał się Jan Paweł II. I to jest ten słynny gest, który wykonał po raz pierwszy w Meksyku, a później powtarzał podczas wszystkich swoich pielgrzymek. To ucałowanie ziemi, ten ogromny szacunek, z jakim zwracał się do swoich pielgrzymów. Chce być głosem tych, którzy nie mogą mówić. Tak deklarował w pierwszych dniach swojego pontyfikatu Jan Paweł II i takim pielgrzymem właśnie był, pielgrzymem tych ludzi biednych. I zgodnie z tym, co państwu powiedziałem, wchodzimy teraz do naszej łodzi, żeby ruszyć szlakiem pielgrzymek Jana Pawła II, ale nie tylko pielgrzymek, ale i innych wydarzeń. Tu jest takie miejsce, gdzie możemy na chwilę spocząć i ja to teraz również uczynię, szanowni państwo. To są takie wymienne projekcje, które mamy z 1979 roku z Krakowa, pożegnalnej homilii, pożegnalnych słów, które padły na błoniach krakowskich w obecności blisko 2 milionów Polaków. I tak jak słowa na Placu Zwycięstwa były początkiem tej wielkiej pielgrzymki, gdzie około pewnie 10 milionów Polaków zobaczyło, usłyszało papieża, trudno sobie wyobrazić solidarność w takim kształcie, prawda, bez pierwszej pielgrzymki. Z jednej strony mamy te krakowskie błonia i te setki tysięcy pielgrzymów żegnających Jana Pawła II, a z drugiej strony, szanowni państwo, mamy właśnie przypomnienie tego, co się wydarzyło, czyli powstania Solidarności. I jesteśmy teraz we wnętrzu łodzi, która, jak państwo widzą, tutaj w środku jest przełamana. A więc możemy domyślać się, że dzieje się coś złego. A łódź jest przełamana, dlatego że opowiadamy tutaj z jednej strony o śmierci prymasa Wyszyńskiego, a z drugiej o zamachu na Jana Pawła II. Proszę państwa, to być może są najbardziej dramatyczne dni w naszej najnowszej historii. 15 dni, które wstrząsnęło światem. Jest 13 maja roku 1981. Na placu świętego Piotra w Rzymie padają strzały. Ali Akcza strzela do papieża. Nikt nie wie, czy Jan Paweł II przeżyje. Z drugiej strony w Warszawie umiera prymas Wyszyński. Jest już ciężko chory. Prosi o to, żeby modlić się nie za niego, ale za Jana Pawła II po 13 maja. I tutaj w tej sali widzimy chociażby niezwykle przejmujący artefakt, szarfa, która była umieszczona na jednym z wieńców położonych na trumnie prymasa Wyszyńskiego z napisem, który być może zastępuje całe setki stron mądrych napisanych na temat prymasa. Niekoronowanemu królowi Polski. No właśnie, to jest
ten symbol, te słowa, które oddają niezwykły sposób to, kim był dla Polaków prymas Wyszyński. Widzimy jego dowód osobisty, pieczęć prymasowską i idąc dalej, przepiękny pastorał złożony jako symbol tego, że nie ma już z nami prymasa Wyszyńskiego i jego biret. No i przypominamy ten pogrzeb, który był niesamowity, zgromadził, jak podają różne źródła, od 300 do 500 tysięcy Polaków na ówczesnym placu Zwycięstwa 28 maja 1981 roku, śmierć prymasa Wyszyńskiego, a w tym samym czasie w klinice w Dżemeli leży Jan Paweł II. Jeszcze jedna drobna rzecz, na którą chciałbym Państwu zwrócić uwagę. Od takie skromne zdjęcie zrobione w Pałacu Namiodowej już po śmierci prymasa. Stolik, który stał obok łóżka prymasa, a na tym stoliku wśród różnych drobnych rzeczy to charakterystyczne zdjęcie Jana Pawła II z kliniki z Dżemeli. Tak właśnie ta przyjaźń, ta więź między Janem Pawłem II a prymasem Wyszyńskim wyglądała. I po drugiej stronie, tak jak mówiłem, Szanowni Państwo, mamy opowieść o zamachu na Jana Pawła II, zamachu, do którego zanim doszło, to pojawiały się pewne symptomy tego. I pozwolę sobie tutaj przybliżyć Państwu ten fragment, chyba najbardziej dramatyczny. 13 listopada 79 roku. Wykorzystać wszystkie dostępne możliwości, by zapobiec nowemu kierunkowi w polityce zapoczątkowanemu przez polskiego papieża, a w razie konieczności sięgnąć po środki wykraczające poza dezinformację i dyskredytację. To jest fragment pisma Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego i podpisani są tutaj ci najważniejsi politycy sowieccy, łącznie z Michałem Gorbaczowem, także warto o tym pamiętać. I tego typu enuncjacje, tego typu dokumenty, tego typu zalecenia spowodowały, że 13 maja padają na placu Świętego Piotra strzały i ta opowieść tutaj minutę po minucie możemy niejako zobaczyć, jak wyglądał plac w tym dniu, co się działo minuta po minucie, jak wyglądała później rekonwalescencja, jak wyglądała później rekonwalescencja Karola Wojtyły. No i jeszcze jeden niezwykły fragment, no bo skoro mówimy o zamachu, to musimy też powiedzieć i przypomnieć oczywiście Fatimę. Czyjaś ręka strzelała, ale inna ręka prowadziła kulę. I tutaj widzą Państwo taką małą salę poświęconą historii tej trójki dzieci, które Państwo widzą, historii objawień fatimskich i tego wszystkiego, co jest z tym związane. Ruszamy dalej, Szanowni Państwo. Ja oczywiście nie odkrywam przed Państwem wszystkich kart muzealnych i opowiadam tylko o niektórych elementach, bo mam nadzieję, że zawitają Państwo do nas tutaj, co już wielokrotnie podkreślałem. Mamy też oczywiście opowieść o czasach Solidarności, o stanie wojennym. Przypominamy też księdza Jerzego Popiełuszkę. To są dwie niesamowite grafiki Piotra Młodożeńca, a tutaj historia Polski lat 80. Tutaj ksiądz Popiełuszko z mamą Grzegorza Przemyka, zamordowanego w maju 83 roku przez komunistów, a dalej historia Jana Pawła II i jego kolejnych pielgrzymek, wchodząc w zakamarki muzealne, w kolejnych monitorach możemy, Szanowni Państwo, dowiedzieć się więcej na temat konkretnych pielgrzymek, na temat tych wydarzeń,
jakże ważnych, stan wojenny i tutaj mamy kolejną, drugą pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny, rok 83, Światowe Dni Młodzieży, jego nauczanie, także każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ja już wychodzę z tego pomieszczenia i chciałbym Państwu pokazać i zaprosić jednocześnie do tego niezwykłego wnętrza, pustego, jak Państwo widzą, ale tak naprawdę czekającego na to, co się może tutaj wydarzyć. A działo się tutaj, jak Państwo pamiętają, być może nie tak dawno bardzo wiele, bo było tutaj forum mediów polonijnych ze wschodu, był panel organizowany przez Fundację Pomocy Polakom na Wschodzie i to miejsce jest właśnie po to, żeby tutaj się spotykać, żeby tutaj organizować dyskusje, żeby tutaj oglądać filmy, żeby muzeum żyło, żeby nie było tylko miejscem, które się zwiedza i które jest poza tym zamknięte i nic się tutaj nie dzieje, a w gablotach zakurzone eksponaty smutno sobie leżą i nic z tego nie wynika. Po tej stronie, jak Państwo widzą, kolejne opowieści o pielgrzymkach do ojczyzny. Bardzo dużo można się dowiedzieć na temat konkretnych miast. Możemy sobie wybrać na przykład właśnie Bielsko-Białą i zobaczyć, co powiedział papież, obejrzeć zdjęcia i tak dalej. W kolejnych miejscach, w kolejnych pielgrzymkach ogrom tego jest tak wielki, że oczywiście nie da się o wszystkim powiedzieć, ale możemy próbować wybierać to, co najpiękniejsze, to, co najważniejsze ze słów Jana Pawła II, z jego działalności i z jego czynów. Także tak wygląda nasza ogromna, piękna Łódź. Ruszamy dalej. Przypomnę, po bokach opowieść o pontyfikacie, o kolejnych pielgrzymkach, a my wychodzimy z Łodzi, ale jeszcze na chwilę się zatrzymamy tutaj przy jednym stanowisku niezwykle ciekawym, proszę Państwa, i będziemy jako muzeum pewnie to eksponowali w przyszłych latach o wiele bardziej. Otóż posiadamy kolekcję znaczków przekazaną nam przez księdza profesora Chrostowskiego. Tutaj widzą Państwo część tych znaczków w skanach, a jest to kolekcja niesamowita. 3,5 tysiąca znaczków. Wszystkie znaczki, jakie zostały wydane na świecie, związane z Janem Pawłem II. To jest opowieść sama w sobie. Każdy taki znaczek, jak na przykład ten, może służyć jako pretekst do dyskusji z młodzieżą, do przeprowadzenia jakiejś konkretnej lekcji, na przykład na temat relacji z Żydami. Tutaj widzimy Jana Pawła II przy ścianie płaczu, czy kwestii związanych z komunizmem. Tutaj jest Jan Paweł II z Michałem Gorbaczowem, pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. Jan Paweł II w wielu innych miejscach. Każdy taki znaczek to odrębna historia, to odrębna opowieść i myślę, że warto się nad tym pochylić. A tutaj jeszcze jeden ciekawy element, szkic. Być może niektórzy z Państwa poznają szkic ołtarza, który stanął na gdańskiej Zaspie w roku 1987. Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Szkic Mariana Kołodzieja, który był też w pewien sposób inspiracją dla tej pięknej Łodzi, którą właśnie opuściliśmy. Tutaj jeszcze jeden taki szkic. I cóż, Szanowni Państwo, ruszamy dalej. Opuszczamy już naszą Łódź i idziemy do kolejnej sali.
sali, która nosi nazwę Miastu i Światu, czyli Urbi et Orbi, ale my używamy polskich nazw, bo wydaje nam się, że w ten sposób jest to łatwiejsze. I teraz wchodzimy, szanowni państwo, do sali i cóż widzimy? Widzimy ten niesamowity, tą niesamowitą kapę milenijną Jana Pawła II i Jana Pawła otwierającego drzwi Kościoła w trzecie tysiąclecie. Ty wprowadzisz Kościół w trzecie tysiąclecie, tak mówił prymas Wyszyński do Jana Pawła II i to się staje. I tutaj w tej sali opowiadamy właśnie o tym, opowiadamy również o ostatnich dniach Jana Pawła II. Przypominamy to, co było dramatyczne, ale też piękne. To jest chodzik Jana Pawła II, szanowni państwo. W pierwszej sali widzieli państwo tron, piękny, silny, wyrażający moc władzy i jakąś taką potężną siłę. Tutaj tej siły nie ma, a może jest jej wręcz przeciwnie, o wiele więcej niż w tej pierwszej sali. Jan Paweł II nie wstydził się nigdy swojej słabości, przypominał o niej do ostatnich dni swego życia i tutaj mamy właśnie te niesamowite obrazki z ostatnich chwil, a później z pogrzebu Jana Pawła II. My, szanowni państwo, żegnamy się z naszym bohaterem, z Janem Pawłem II, jego własnymi słowami skierowanymi do młodych ludzi, kiedy w roku 2000 mówił do tych młodych ludzi: nie lękajcie się, wypłyńcie na głębie, stawiajcie sobie kolejne cele. I to jest to, co przyświeca twórcom tego muzeum, co przyświeca jego pracownikom, żeby to przesłanie Jana Pawła II było jak najbardziej aktualne, jak najbardziej skierowane do młodych ludzi, bo wy jesteście światłem świata. MT514 to jest to, o czym mówiłem państwu na samym początku naszego spotkania i co warto zapamiętać. Te emocje opowiadające o ostatnich dniach życia Jana Pawła II i związane później z jego pogrzebem na chwilę mogą ustać, mam nadzieję, w ostatniej sali, którą państwu dzisiaj pokażemy, a ta sala nazywa się Dekalog. Pomyśleliśmy sobie, że powinniśmy zakończyć tą podróż, tą historię, te 104 lata z życia naszych bohaterów, ale to przecież nie są tylko, to jest nie tylko ich życie, ale to są setki i setki historii, czymś uniwersalnym, czymś fundamentalnym, a czymś takim bez wątpienia jest, proszę państwa, Dekalog. I chcieliśmy ten Dekalog zaprezentować i pokazać tutaj w artystycznej wizji jego. Nie tak dawno, kilka miesięcy temu, obchodził swoje 95. urodziny i ten Dekalog, wyrażony być może w sposób abstrakcyjny, ale też taki, który daje do myślenia. Każdy z widzów może sobie sięgnąć po taką kartkę i sprawdzić, jak autor podchodził do każdego z przykazań, w jaki sposób nad nimi pracował i z taką kartką można sobie z muzeum wyjść i później wrócić do kolejnych prac Stefana Gierowskiego. Ale żeby nie było tak miło i słodko i żebyśmy też chcieli próbować zmuszać młodego człowieka do dyskusji, to proszę jeszcze zerknąć na te słowa. Kiedy podczas ostatnich odwiedzin w Polsce wybrałem jako temat homilii Dekalog oraz przykazanie miłości, wszyscy polscy zwolennicy programu oświeceniowego poczytali mi to za złe. Papież, który stara się przekonać świat o ludzkim grzechu,
staje się dla mentalności, dla tej mentalności persona non grata. To są słowa Jana Pawła II. No właśnie, czy tak się faktycznie stało? Dlatego ten napis tutaj, który Państwo widzą na podłodze, persona non grata. Jak to jest, Szanowni Państwo, że Polacy w latach 80. kochali papieża, przybywali tłumnie na jego pielgrzymki, a w latach 90. pojawiły się często bardzo brutalne ataki. To jest to, o czym dzisiaj powinniśmy rozmawiać, powinniśmy dyskutować. To jest też to, co mówił sam Jan Paweł II, który mówił wielokrotnie: wy mi nie klaszcie, wy mnie słuchajcie, a z drugiej strony to jest to, co w taki trochę, powiedział, prosty sposób wyraził jeden z prezydentów Polski, który powiedział, że nie czytał nic, co nie czytał żadnej homilii Jana Pawła II, ale się z nim w pełni zgadza. Nie? To tak nie może być. I właśnie to miejsce powinno skłaniać do dyskusji, powinno skłaniać do refleksji i powinno być pewną opowieścią o naszej historii. Mam nadzieję, że ten krótki spacer ze mną tutaj dzisiaj po muzeum dał Państwu jakieś wyobrażenie o tym miejscu, zachęcił Państwa do tego, żeby do Warszawy przyjechać, żeby w muzeum się pojawić, żeby się z nami spotkać i żeby z nami podyskutować, bo to jest również tak, że po to to miejsce budowaliśmy, tak jak mówiłem. Ta Łódź jest pewnym zaproszeniem do rozmowy, jest pewnym zaproszeniem do dyskusji i na temat prymasa Wyszyńskiego, i na temat Jana Pawła II, ale też szerzej na temat naszej historii, na temat naszej kondycji, na temat naszej edukacji, na temat tego, jak powinniśmy ze sobą rozmawiać, o czym powinniśmy ze sobą rozmawiać. I myślę, że to miejsce, Muzeum Jana Pawła II, przypomnę, pierścień świątyni opatrzności Bożej, 30 metrów nad ziemią, można powiedzieć trochę w chmurach, gdzieś ponad czasem, tak? Chcieliśmy Państwa właśnie w taką podróż ponad czasem zabrać. Zaczerpnąłem te słowa ponad czasem z takiego artykułu, który ukazał się w podziemnej prasie w roku 83, kiedy trwał jeszcze stan wojenny. W czerwcu 83 roku do Polski przybywa z drugą pielgrzymką Jan Paweł II. To być może najtrudniejsza pielgrzymka w jego całym pontyfikacie była. Kilka tygodni wcześniej mieliśmy ten potworny mord na 19-letnim Grzegorzu Przemyku w maju 83 roku. Zresztą mamy też w swoich zbiorach niesamowite zdjęcie z jednego z warszawskich kościołów, kiedy Jan Paweł II przytula serdecznie i mocno Barbarę Sadowską, mamę Grzegorza Przemyka, skatowanego przez milicjantów na komisariacie na ulicy Jezuickiej. 19-letni chłopak tuż po maturze. I wracając do tej pielgrzymki, czerwiec 83 roku, Polacy są złamani, Polacy są sfrustrowani, bo Jaruzelski wypowiada Polakom wojnę, wprowadza stan wojenny. Ta euforia 16 miesięcy Solidarności, tego wielkiego karnawału upada. No i przybywa Jan Paweł. I co? I te kilka dni tej pielgrzymki, to właśnie, jak napisało jedno z podziemnych pism, to były te dni poza czasem. To był ten moment, kiedy nagle przestał się liczyć Jaruzelski, przestali się liczyć komuniści, bo był papież, bo padały ważne słowa o solidarności, bo padały ważne słowa o godności, bo padały słowa niesamowite, jak chociażby te o czuwaniu, które wypowiadał do młodych ludzi Jan Paweł II w Częstochowie. I my właśnie w taką podróż ponad czasem, taką podróż historyczną na te 104 lata dramatycznej tej historii, chcemy Państwa zabrać, chcemy Państwu o tym wszystkim tutaj opowiedzieć i serdecznie Państwa na taką podróż zapraszam. I
To już była ostatnia sala, w której się znajdujemy. Za chwilę wyjdziemy i żeby stało się zadość, to wrócimy do miejsca, w którym zaczęliśmy naszą opowieść, a więc do foyer muzealnego. O, właśnie. I wracamy, szanowni państwo, do tego miejsca, z którego ruszyliśmy. Kiedy ruszyliśmy w naszą podróż, to jeszcze niebo było błękitne i jasne. Teraz już takie nie jest. Pięknie państwu dziękuję za uwagę. Julian Adamczyk, kłaniamy się i zapraszamy.